Dzień dobry, Piotr Karlewski, Super Auto, ekspercie od finansowania samochodów. Dziś prezentuję Państwu Mercedesa klasy A. Przednia część pojazdu charakterystyczna dla innych nowych modeli Mercedesa. Z pakietu AMG otrzymujemy diamentowy grill, a także przeprojektowany zderzak. Przednie światła w technologii Multibeam LED, wycinające inne pojazdy podczas jazdy nocą. Linia boczna felgi 18 cali z pakietu AMG, także dokładki progowe, ciemne lusterka oraz przyciemnione tylne szyby. Sylwetka charakterystyczna dla innych hatchbacków. Z tyłu przede wszystkim przeprojektowane lampy w technologii LED-owej, zderzak z pakietu AMG zawierający dyfuzor, a także dwie chromowane końcówki układu wydechowego. Bagażnik o pojemności 370 litrów, mamy miękkie wykończenie boków, lampka LED-owa, haczyki do mocowania zakupów, a także cięższych bagaży oraz podwójną podłogę. Zapraszam do wnętrza. W naszym egzemplarzu A200 silnik 1.3 benzynowy o mocy 163 koni mechanicznych, przekładnia automatyczna 7-stopniowa. Widoczność charakterystyczna dla hatchbacków. Jest lusterko wsteczne fotochromatyczne, a także zgrabne boczne lusterka. Zegary to w pełni wirtualny zestaw wskaźników, w pełni konfigurowalny przez kierowcę, bardzo ładnie połączony ze stacją multimedialną. Multifunkcyjna kierownica z dwoma gładzikami, sterowanie tempomatem, a także multimediami. Z pakietu AMG jest spłaszczona, mamy czerwoną nić, a także dwie łopatki do zmiany biegów. Deska rozdzielcza z podświetleniem ambientowym, a także wykończona alkantarą. W konsoli centralnej widzimy trzy nawiewy, również z podświetleniem ambientowym. Poniżej przyciski fizyczne do sterowania klimatyzacją. Konsola centralna skrywa schowek z ładowarką indukcyjną, a także dwoma cup holderami. W centralnym miejscu mamy gładzik z sygnalizacją haptyczną do sterowania multimediami. Mamy także podłokietnik skrywający schowek i dwa gniazda USB. W naszej wersji sportowe fotele z pakietu AMG ze zintegrowanym zagłówkiem, w pełni elektryczne z pamięcią dla trzech kierowców. Mamy także dwa schowki w drzwiach, schowek pasażera, a także schowek na okulary. Zapraszam na tylną kanapę. Na tylnej kanapie przy moim wzroście miejsca jest wystarczająco, czy na stopy, na kolana, a także nad głową spokojnie mieszczę jeszcze całą dłoń. Panoramiczne okno dachowe sięgające do połowy dachu. W konsoli centralnej mamy dwa nawiewy, a także dwa gniazda USB oraz mały schowek. Fotele wykończone są twardym plastikiem, ułatwiającym doczyszczenie ich po Waszych dzieciakach, a także siatki. Z tyłu nie mogą nam zabraknąć Isofixów, a także podłokietnika z dwoma cupholderami. Nowy Mercedes klasy A to bardzo stylowy hatchback z segmentu premium. Super Auto, kilka tysięcy nowych samochodów dostępnych od ręki, dlatego każdy z Was znajdzie Super Auto dla siebie, które dowieziemy Ci pod dom. Do zobaczenia!